No i je wypłoszyłam. Nie zdążyłam dla Was nagrać, jak siedzą, jak stoją, ale mam nadzieję, że jeszcze przylecą. Usiądę tam między drzewami, nagram dla Ciebie mały kawałeczek opowiadania o tym, co robi dla naszego ciała praktyka żurawi. Znalazłam kawałek kamienia, na którym opowiem Tobie krótko o praktyce żurawia i co ona może zrobić dla Ciebie. Jest to praktyka, która wpływa na płuca i na jelito grube. Jelito grube i płuca jest to para Zhang Fu. Płuca są organem wewnętrznym najbardziej delikatnym. To jest jedyny organ tak bardzo wystawiony na warunki zewnętrzne. Także na to, jak funkcjonują nasze płuca, ma wpływ nie tylko to, co się dzieje wewnątrz, ale przede wszystkim to, co się dzieje na zewnątrz. Nie tylko jakość powietrza, ale też to, jak oddychamy, ile oddychamy, czym oddychamy, czy powietrze jest ciepłe, czy powietrze jest zimne, czy jest dużo wilgoci, jakie patogeny są na zewnątrz, co dostaje się do naszych płuc. Oczywiście organem zewnętrznym, przez który wyrażają się płuca, jest nasz nos, czyli oddechy, które bierzemy przez nos lub przez usta, w zależności jak to oddycha. Wiadomo, przez nos następuje jeszcze filtracja, więc to jest najbardziej wskazany wdech. Czynnikami wewnętrznymi, które wpływają na płuca, jest to, jak działają pozostałe organy wewnętrzne, ponieważ one są ze sobą cały czas w połączeniu, jak duża rodzina, ale również to, jakich emocji doświadczamy. I emocje smutku, żalu, przygnębienia, doświadczania ciężkiej, trudnej żałoby. To są takie emocje, które osadzają się w płucach. Płuca są elementem metalu, więc jeśli jest bardzo dużo takich doświadczeń życiowych, takich emocji, ten metal zaczyna się robić ciężki, coraz cięższy i odczuwamy przygnębienie i ciężkość życia i niemożliwość pójścia do przodu, niemożliwość zrobienia kroku i odczuwamy stany depresyjne i stany przygnębienia, które nie pozwalają nam iść do przodu i ruszyć w działaniu. Dlatego właśnie też to, co potem dzieje się w jelicie grubym, czyli niemożliwość, nieumiejętność wyjścia z sytuacji, która jest dla nas długo trudna i poczucie, że nie ma możliwości, żeby z tego wyjść. Również to, jak rozpamiętujemy rzeczy, które się wydarzyły, trudne rzeczy, które mieliśmy w życiu, które nie były dla nas łatwe, ciągle wracanie do nich, ciągłe powtarzanie ich i tak naprawdę odtwarzanie ich w swoim życiu, w swoim ciele, to jest właśnie dysharmonia energetyczna, chi w jelicie grubym. To są emocje, które wpływają na to, że jelito grube też nie będzie dobrze funkcjonować. Co na to ma qigong, a między innymi praktykę żurawia. Żuraw w praktyce qigong, w medycynie chińskiej, ale właśnie w praktyce qigong, w zabawie pięciu zwierząt, jest zwierzęciem, jest ptakiem, który symbolizuje płuca i też emocje, które są w nich. Tutaj możecie posłuchać dźwięk żurawiego odgłosów, żurawich odgłosów. One są właśnie w takim żalu, w takim takie głębokie, aż docierają głęboko tak, do wnętrza ciała. I właśnie praktyka żurawia pozwala nam wyjść z tego stanu przygnębienia. No i przede wszystkim działa na wzmacnianie płuc, chi płuc i cyrkulacji chi przez meridian płuc i jelita grubego, ponieważ to jest nasze ręce podczas tej praktyki zamieniają się w skrzydła, żurawie i meridian płuc przechodzi wnętrzem rąk do kciuka, a meridian jelita grubego zewnętrznym rąk do kciuka i wykonywanie ruchów otwierania i zamykania skrzydeł, uczenia się latać, omywania się wodą, chlapania się wodą, zabawy wodą, czy unoszenia się do lotu, czy nawet lotu, jest właśnie praktyką, która cały czas otwiera i zamyka meridian płuc i jelita grubego, ale też nie tylko, bo również serca, osierdzia, jelita cienkiego, potrójnego ogrzewacza. Ta praktyka cudownie też wpływa na wszystkie organy wewnętrzne w dantian, czyli odpowiedzialne za trawienie.
No i szczególnie wpływa na to, żeby wzmocnić płuca, pogłębić oddech. Przy praktyce żurawia uczącego się latać oddech jest podwójny, czyli jest podwójny wdech i bardzo długi, spokojny wydech, żeby stopniowo pozwalać płucom coraz głębiej oddychać. I oczywiście staramy się oddychać w ten czas cały czas przez nos, ewentualnie wydech przez usta, jednak ten wydech przez nos jest zawsze dłuższy, spokojniejszy. Jest również praktyka żurawia wznoszącego się do lotu, w której otwieramy pięknie meridiany płuc i jelita grubego, ale również śledziony, wątroby, unosząc też nogę, ćwiczymy balans i autentycznie Twoje ciało, Twój umysł, Twoje serce, Twoja dusza poczuje, jak robi się dużo przestrzeni, wolności i przychodzi radość do Twojego ciała. Wzmacnianie płuc, wzmacnianie chi płuc jest jedną z podstawowych praktyk, szczególnie dla osób, które doświadczają projektów zdrowotnych związanych z płucami. Mają osłabione płuca, osłabiony oddech, skrócony oddech. Przechodzą wszelkiego rodzaju alergie wziewne, astmy. I oczywiście może też być trudniejszy projekt zdrowotny związany ze zmianami w tkankach płuc. Dlatego bardzo polecam tę praktykę dla każdej osoby, która w jakiś sposób mierzy się z takim projektem zdrowotnym. Oprócz tego, że będzie wzmacniać chi Twoich płuc, wpływać na jelito grube, to jeszcze będzie przejawiać się też tym, co się będzie działo w Twoim życiu, czyli na łatwość w podejmowaniu działania do wyjścia z sytuacji, która jest dla Ciebie niekorzystna. I jak to praktyka Qigong, będzie to działać bez naporu, bez przymusu. Nawet się nie obejrzysz, jak okaże się, że Twoje życie zaczyna się zmieniać. Na lepsze oczywiście. Popatrz, jak wygląda ta praktyka. Jeśli chcesz nauczyć się więcej, zapraszam Ciebie do wykupienia kursu. Na mojej stronie www.kalianiyogachigong.com znajduje się kurs pełnej praktyki żurawia, elegancja i subtelność dla zdrowia psychofizycznego. Tam nauczysz się praktyk żurawia uczącego się latać, żurawia tańczącego swój taniec godowy, wznoszącego się do lotu, siadającego na gnieździe, żurawia lecącego, cudowna praktyka na balans dla całego ciała, żurawia bawiącego się wodą i ochlapującego się wodą. To są praktyki, które zawsze dodadzą radości i takiego wewnętrznego spokoju i harmonii, balansu. Zapraszam Ciebie teraz na krótki fragment tej praktyki. Poćwicz ze mną. Powiększą część na moją stronę internetową www.kalianiyogachigong.com. Ułóż dłonie w kubki, czyli połącz wszystkie palce razem, tak aby wewnątrz dłoni w punkcie laogong powstało zagłębienie, czy wgłębienie, czyli kubek chi. I rozluźnij zupełnie ręce, wykonując ruch tylko z dantian w prawo i w lewo. Popatrz, że dłonie i ręce poruszają się automatycznie w tym kierunku i w przeciwnym. Teraz Twoja lewa dłoń uderzy pod obojczyk, ponieważ ruch będzie w prawo i w tym momencie Twoja lewa pięta idzie lekko do góry, a Twoja prawa ręka idzie w stronę nerki. Wydech. Wdech. Luźne ręce. Teraz za ramię, nie pod obojczyk, tylko za ramię. Druga ręka nadal na nerce, jeśli to jest możliwe wnętrzem dłoni, jeśli niemożliwe i niewygodne, to zewnętrzem dłoni lub między nerkami. I zatrzymaj. Tułów, a ręce pozwól, aby zatrzymały się same. Okej. Skieruj dłonie w stronę nieba, luźne całe wszystkie stawy, szczególnie przestrzeń pod pachami. Wdech. Na wysokość lub nad głowę lub troszeczkę niżej, w zależności jak się czujesz z tym ruchem. Palce zostają skierowane w stronę nieba, wydech w dół. Palce w tył, wdech.
Wydech. Wdech powoli. I z wydechem poczuj, jak głaszczesz miękki jedwab. Rozluźnij pachy, łokcie, nadgarstki, palce. Nie zginaj brzucha. I kilkakrotnie. Ha! Wdech. Ha! Luźno, nie zginając brzucha. Coraz niżej, w dół. Stań ze stopami na szerokość bioder. I pamiętaj o swoim punkcie Yang Chuan. Palce stóp skierowane lekko do środka, równoległe krawędzie nóg, krawędzie stóp, kość ogonowa w dół, rozluźnione ramiona. I tak jak na początku robiliśmy ruch, który obruszał ramiona w prawo i w lewo, tutaj też możesz poczuć, jak twoje ręce wiszą zupełnie luźno i twój dantien porusza się, wykonując właśnie ten ruch. Prawo, w lewo. Prawo, w lewo. A twoje ręce podążają tylko luźno za tym ruchem, który wykonuje dantien. Kiedy idziesz w lewą stronę, zwróć uwagę na zewnętrzną krawędź prawej stopy. I teraz lewa strona, prawa krawędź, krawędź prawej stopy naciska, tak abyś spokojnie wykonał ruch w prawo, lewa krawędź, krawędź lewej nogi i dantien, który płynie w prawo, w lewo, a ręce luźno opuszczone ochlapują ciało wodą, czyli dłonie wykonują taki ruch, jakby nabierały wody i ochlapywały ciało wodą od dołu do góry. I przez chwilę możesz wykonywać ten ruch. On może być na początku powolny, a potem z czasem wspinasz się lekko do góry, dociskając Yang Chuan do ziemi z wdechem i w pewnym momencie, jak poczujesz koniec wdechu, otrząsasz całe ciało w dół. I dokładnie najprawdopodobniej śmiejesz się, ponieważ właśnie taki jest efekt tego ćwiczenia. Okej, zaczynamy. Prawa, lewa. Prawa, lewa. Powoli. Wspinasz się do góry. Pozwala, żeby całe ciało otrząsnęło się z wody, tak jak otrząsają się zwierzęta i żuraw. Zacznij teraz od lewej. Lewa, prawa. I zauważ, kiedy wykonujesz to ćwiczenie, pozwól, żeby wibracja przeszła aż do stóp, przez całe nogi aż do stóp, przez całe ręce, przez całą głowę. Pozwól, aby ten ruch przeszedł przez całe twoje ciało, czyli nie blokuj ani kawałka swojego ciała. Z czasem nauczysz się, jak to robić i poddaj się tej fali przepływającej przez ciało. Spróbujemy jeszcze raz. Powoli. Lewa, prawa. Lewa, prawa. Zagarniaj wodę, zagarniaj chi i omywaj swoje ciało. Od dołu do góry. Wdech. I zaczynamy od lewej, prawa. Lewa, prawa. Lewa, prawa. Yang Chuan do mat, do ziemi. Luźne ręce, luźne stawy. Wdech. I zakończ. Kontempluj. Wibrację, która przepływa przez całe twoje ciało. Radość, którą czujesz wewnątrz siebie. Wewnętrzną radość. Radość, którą czujesz w każdej komórce twojego ciała. Wewnętrzny uśmiech, światło. Na zakończenie złap kulę chi. I wdech. Otwórz się na chi Matki Ziemi. Zbierz chi Ojca Nieba. Wdech.
Poczuj, jak spływa w dół. Oczyszcza ze wszystkiego, co niepotrzebne w twoim umyśle, w twoim gardle, w twoim sercu emocjonalnym, w twoim dolnym dantien. Napełnia wszystko światłem. Zamknij dłonie na dolnym dantien. Ułóż język na górnym podniebieniu za zębami. Wdech, zamknij mięśnie krocza w środku, w centrum, centralne mięśnie krocza. I rozluźnij. Podziękuj swojemu ciału. Podziękuj wszystkim źródłom chi. Z wdechem unieś ręce w stronę nieba i powróć. Połącz stopy razem. Jeśli chcesz, możesz kontynuować pielęgnowanie chi. Zakończyć praktykę. I tak właśnie wygląda praktyka żurawia. Piękny, subtelny, elegancki ruch dla zdrowia całego ciała, szczególnie dla zdrowia płuc, dla zdrowia jelita grubego, dla podnoszenia na duchu, ponieważ płuca i przestrzeń, w której znajdują się płuca, czyli klatka piersiowa, jest to środkowy dantien, jest to miejsce naszych uczuć, naszej duchowości, naszej duszy, naszego ducha. I podnoszenie na duchu to jest właśnie też rola praktyki żurawia. W takich pięknych miejscach ja nagrałam dla ciebie kurs Qigong Online Żuraw. Elegancja i subtelność dla zdrowia psychofizycznego. Nauczysz się je w kilku modułach, a potem możesz ją praktykować za każdym razem, jak widzisz w przestrzeń. Kurs dostępny jest na stronie www.kalianiyogachikong.com. Tam możesz go zakupić i zalogować się i korzystać z niego dla twojego dobra, dla twojego zdrowia. Dziękuję tobie za wspólne ćwiczenie, dziękuję tobie za czas, który poświęciłeś na obejrzenie tego wideo. Jeśli masz ochotę, możesz zostawić like, subskrybować lub napisać komentarz. Do zobaczenia w następnym wideo. Wiatr próbuje wyrwać wszystko. Do zobaczenia w następnym wideo.